Także proszę Państwa, taka pogoda, taka brzydka ta pogoda. Pogoda na Lubelskiej, pogoda na Skaryszewskiej, a już Państwo wiecie, że tu po zupę przyszli. Proszę Państwa, no dzisiaj te dyskusje w radiu od samego rana. Jedni kłamią i drudzy kłamią w jeziorze kłamców tutaj, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, w katolickiej Polsce. A nawet Litka kłamała, bo Litka, proszę Państwa, do nas w październiku z Wielkopolski przyjedzie, ale ona wtedy, jak była tutaj częściej, to mówiła tak, że mieszka u Pallotynów i ją tam podkradli, raz tam ją tam skrzywdzili u tych Pallotynów, proszę Państwa, którzy są o tutaj ten żółty budyneczek. No to jest kościół katolicki. Że ona mieszkała w przytułku, znaczy, no jak Janek Witek zaczął na nią wrzeszczeć, a że wypierdalej, a że to, a że tamto. Proszę Państwa. To jakiś facet leciał ze słuchawkami, pewnie na zupę głodny i tak jakoś wrzeszczy. Ale czy będą wolne miejsca, bo to niby od 11 do 14 zawsze ci emeryci, renciści, bezrobotni, głodni, chłodni mogą zjeść zupę, mogą się po prostu najeść. Ulica Skaryszewska, Państwo widzą. Jesteśmy tutaj w Warszawie, katolickiej, moherowej, na Mazowszu, nad Wisłą, w katolickiej Polsce. Zaczęłam mówić o tych złych wibracjach. Rzeczywiście Nirmala Devi zauważyła, że tu nad Polską są złe wibracje. Tak jak szłam tutaj z Karyszewską, z tamtej strony, od strony kościoła waszego, tego katolickiego, moherowego. Tutaj to jestem już na Lubelskiej i zaraz jest Józefa, takiego ulica fajna. No dobrze, francuska. Proszę Państwa, to facet szedł i tak pluł z jakąś dziewczyną, no moherowy, pluł, koslał, bo to wiecie Państwo, jak u papieża, gdyby miała być nieświeża, no to oni są wtedy strasznie oburzeni i wściekli. Gdyby ksiądz był podobny do potwora, no to też byliby niezadowoleni, no bo przepraszam bardzo, jak oni w tych ławach siedzą, kaszlą, pochrumkują, ziewają na mszach, a to u świętej Anny, a to u Floriana, a to tu, jak Państwo zaraz zobaczą ten kościół, tak troszeczkę wyjdziemy z tej strony, żeby pokazać ten kościół, gdzie są groby, które mają więcej niż 1000 lat. Litewskie, szwedzkie, tureckie, arabskie, bo oni się dziwią, proszę Państwa, że tych uchodźców pełno, to znaczy ludzi takich innych trochę. A dla moherowych to wiecie Państwo, jak ktoś jest nie to, że czarnym, bo dzisiaj widziałam też i murzyna w 509, jak te białe siostry wasze katoliczki od świętej Matki Tereski jechały na pobożańską, żeby ludziom strawę gotować. A tu spotkałam takiego Krzyśka też w sumie, on przyjechał z jakiegoś innego miasta, jest to w sumie bezdomny, w sensie takim, że żonę miał, był normalnie po ślubie, ale ją bił kilka razy i ona go rzuciła, no to więc on szukał tej pracy, ten Krzysiek, to u nas było w internecie, że żarłok, prawda, że tej pracy nie mógł znaleźć, no i w dalszym ciągu pewnie tej pracy nie ma, ale tak mówią, że dzisiaj ma wolne, oni tak kłamią. Wszyscy kłamią. Także proszę Państwa, tutaj jest piekarnia, ulica Lubelska, tam po prawej ten kościół, a jeszcze bardziej po prawej polski Wedel. Polski Wedel, Saska Kępa, Warszawa, katolicka Polska, a pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją. Pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Także jak będziemy tak szli, ale widzicie Państwo, to rzeczywiście w tej Warszawie się tak zmienia, w poprzek autobusy, w poprzek tramwaje, trolejbusy zlikwidowane, proszę Państwa, wszystko w poprzek. Dlaczego? Dlatego, że coś ktoś kłamie, coś ktoś kręci. No teraz to z całkiem innego powodu. Ja zawracam, już tam nie będę pokazywała tych Waszych kościółków, tylko zawracam się z powrotem, bo deszcz leje. Proszę Państwa, wiatr był strasznie, Państwo słyszą, jak te drzewa kołyszą tu na Mazowszu, a tu zawsze było spokojnie, to zawsze gdzieś w Ameryce, w Anglo-Ameryce, Białystok, na Podlasiu gdzieś coś szumiało,
Było bardzo niespokojnie, burze, zimno, mróz, mrozy 45-10 stopniowe. A tu zawsze było jako tako, nie? Dlatego wszyscy do Warszawy tutaj, dzień dobry i do widzenia, bo nie ma tej gościnności. Gdzie jest mydło i powidło i tak wszyscy, żeby ze sobą współżyć mogli, no to to jest wielka umiejętność, ale oni nie potrafią, bo może i nie chcą. A teraz Państwo zobaczą, ci uchodźcy, prawda? Przejdźmy tamtędy. Ci uchodźcy, jak Kościół katolicki mówił, że jeżeli w tej Syrii są mordowani, są napadani, to ktoś to zrobił, ktoś to sprowokował, to przecież narody się powinny zastanowić nad tym, jaka jest przyczyna tych mordów i tego wszystkiego, że oni muszą uciekać ze swoich krajów. Z kontynentów nawet muszą uciekać, że zrobiła się teraz wędrówka ludu. A to przecież Janek Witek, jak żył, był, bardzo pięknie to mówił, że to wojna na Ukrainie, że to Żydzi amerykańscy sprowokowali, zrobili. A że to tutaj, proszę Państwa, Irak zaatakowany. A że to ktoś musi być odpowiedzialny za to. Nawet słyszałam niedawno w radiu Mary, mówili o masonerii. Także proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, kończy ta ekstra. Tutaj ta stołówka, to będziemy jeszcze jakiś czas to pokazywać. Dlaczego? Dlatego, że widać od razu, proszę Państwa, że ludzie coś tu kręcą. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, kończy ta ekstra. Jeszcze raz tutaj Joselewicza Berka, Joselewicza, może nie jak się nazywa. Ludzi coraz więcej i uchodźcy. Polska jest bardzo oszczędna. Na pewno mniej tutaj Polska przyjmie, bo Polska jest biedna, ale jest głupia. Strasznie mówią, że jest jakoś tak to wszystko boi się. O, tam jest ten kościół, a jeszcze bardziej po prawej jest ten polski Wedel. Wszyscy kłamią. Złe wibracje na Skaryszewskiej przy kościele katolickim. Plują, kaszlą, chrumczą i to jest 2,5-milionowa Warszawa i 3/4. Także bardzo ładnie, proszę Państwa, w Radiu Maryja spuentowali całą tę dyskusję od samej 5 rano, że dziennikarze z Radia Tok FM, no te Żydki, proszę Państwa, jak taki żebrak jest na ciepłej posadce, to on tam będzie się trzymał, będzie głupoty gadał, będzie się trzymał, bo jemu płacą przecież właśnie choćby za to, że głupoty gada. No, także proszę Państwa, Państwo zobaczą, jakie mgły. Tu jest ta mniejsza część Dworca Wschodniego na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie. Także proszę Państwa, kłamią, są jako żebracy na ciepłej posadce albo ta Lichnerowicz i Janek Witek mówił, że ona takie głupoty gada, że głowa go boli, dlatego też dostał zawału serca i umarł, ale to i z tego powodu, i z tego powodu. To przecież Państwo wiecie, że tak samo jak jest teraz...